Dzisiaj przyjrzymy się pięciu ciekawym oraz dziwnym chorobom oczu. Co może się stać z narządem wzroku? Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Pierwszą chorobą jest obecność kilku źrenic w oku. Schorzenie to nazywa się polikoria i jest niezwykle rzadkie. Może być wrodzone lub nabyte przez chorobę. Źrenica główna i dodatkowa reagują na światło i leki, zaś nienaruszony mięsień zwieracza źrenicy kurczy i rozszerza obie źrenice. Występuje również pseudopolikoria, która jest inną chorobą i polega jedynie na rozszczepieniu tęczówki bez związku z mięśniami zwieracza. Tajemniczo brzmiąca hemakolaria to inaczej krwawy płacz. Krwotok może występować kilka razy dziennie i mogą temu towarzyszyć inne objawy, np. ból głowy czy omdlenia. O ile hemakolaria jest również rzadką chorobą, to krwawy płacz może być objawem innych schorzeń, np. nowotworu, zaburzeń hormonalnych lub po prostu stanów zapalnych. Przypadek mężczyzny z tym schorzeniem był opisany w New England Journal of Medicine. Pomogły mu krople zmniejszające ciśnienie w gałce ocznej. Co ciekawe, istnieje analogiczna choroba, hematohydrozja, związana z poceniem się krwią. Włosy na oku? W głowie się to nie mieści, ale taki przypadek miał miejsce. 19-latkowi z Irlandii pojawiła się na prawym oku torbiel, a właśnie na tej torbieli włosy. Sam guzek zaczął się formować już w łonie matki. Problem oczywiście można było usunąć. Ta niecodzienna sytuacja sama w sobie zazwyczaj nie wpływa drastycznie na zmysł wzroku, gdyż nie zakrywa środka rogówki. Guzy te zawierają tkanki, które pochodzą z innych części ciała, więc mogą na przykład zawierać gruczoły potowe. Czarne oczy. I nie mówimy tutaj o piosence Iwana Komarenko, a o braku tęczówki. Światło może być oślepiające dla takiej osoby, a schorzenie grozi utratą wzroku. Dla osoby chorej jest możliwość wstawienia sztucznej tęczówki. Choroba może być nabywana genetycznie od przodków w sposób autosomalny lub w wyniku spontanicznej mutacji. Ponadto osoby chore mogą w przyszłości mieć inne schorzenia związane ze wzrokiem, np. jaskrę lub zaćmę. W dzisiejszym świecie powszechnym zjawiskiem jest zespół suchego oka. Jednym z jego objawów jest problem z otwarciem oczu, np. w nocy. Jednak medycyna zna przypadek 30-letniej kobiety z Melbourne, która nie mogła otworzyć oczu przez nawet 3 dni. Jej problemy trwały 13 lat, a lekarze z całego świata nie potrafili wytłumaczyć przyczyn tego zjawiska. W końcu kobieta postanowiła usunąć 99% mięśni swoich oczu. Kobieta jest oficjalnie uznawana za niewidomą. Na dzisiaj to wszystko o chorobach. Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz suba z dzwonkiem. Zapraszam Was również do obejrzenia innych filmów. Do usłyszenia.